krytykuje brak bezpieczeństwa socjalnego i wskazuje na błędy systemu politycznego RFN. Aż 64% ankietowanych ocenia krytycznie system gospodarczy Niemiec. Jednocześnie jednak aż 88% Niemców ze wschodnich landów uważa decyzję z października 1990 roku o zjednoczeniu kraju za słuszną. Już prawie 4 minuty po godzinie 18. Słuchacie z KIF środę 25 sierpnia oczywiście. Dziś słońce wzeszło 3 minuty przed godziną 6. Zajdzie o 19.55. Dzień jest już krótszy od najdłuższego w roku o 2 godziny i 42 minuty. Zbigniew Frączek, Szymon Lewicki mają przyjemność spędzić z wami dzisiejsze popołudnie. Jak przewidują synoptycy, pogoda bez większych zmian. Dziś imieniny Ludwika, Luizy, Patrycji i Józefa. Wszystkiego najlepszego. Nasz powerplay zaśpiewał Leroy. Sample wykorzystane z oddziału zamkniętego. Mam nadzieję, że poznacie, a utwór nosi tytuł tak jak oddziału Impreza. Więc impreza, jakiej nie przeżyli, niech cały wiruje świat. No tak, to rzeczywiście musiała być niezła impreza. Leroy w swoim nowym nagraniu wraz z przyjaciółmi na niektóre fragmenty znane sprzed lat z nagrania oddziału zamkniętego pod tym samym tytułem. To nasz dzisiejszy popołudniowy powerplay. Minut po godzinie 18, jak przejdują synoptycy, dziś do końca dnia oraz wieczorem i w nocy regionie ma być dość pogodnie. Temperatura do końca dnia będzie wahała się od 22 do 24 stopni i wystąpią niewielkie zmiany ciśnienia. Wciąż w końcu mamy lato i jak zapowiadają synoptycy, najbliższe dni jeszcze będą ciepłe, ale weekend niestety nie za bardzo. Niemniej nie należy się tym przejmować, bo dziś dopiero środa, 25 dzień sierpnia, a więc lambada. Lambada przypomniała nam czasy, kiedy to na plaży były modne tańce grupowe. Kwadrans po godzinie 18. Na weekend ma się nieco ochłodzić, ale myślę, że nie przejmujecie się tym zbytnio, bo przecież jest taka pora roku, że kobiety wciąż są gorące. Jeżeli słońce nie dopisze, to zawsze możecie liczyć na to drugie. Oczywiście, jeśli potraficie coś z tym zrobić. Po piosenku. A propos gorących kobiet jeszcze, jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród 500 osób przez amerykańskiego fizjologa, amatorzy wysiłku fizycznego i sportu czerpią więcej radości z seksu od reszty populacji. Najwięcej radości z seksu czerpią miłośnicy sportów ekstremalnych. Wyniki natomiast innej ankiety przeprowadzonej wśród 8000 kobiet ukazały, że uprawianie aerobiku zwiększa apetyt na seks u blisko połowy respondentek. No cóż, panie i panowie, w związku z tym teraz już powinniście wiedzieć, jaką dyscyplinę sportu w wolnym czasie należy uprawiać. Oczywiście nie należy przesadzać, jak ze wszystkim. Wybierz z Radiem S wakacyjny przebój. Przyślij do nas 3 propozycje nowych nagrań, przy których tego lata bawisz się najlepiej. Weź udział w losowaniu sprzętu odtwarzającego oraz innych atrakcyjnych nagród. Napisz do nas. Radio S, Piekary 14x15, 61823 Poznań. Przebojem przez wakacje. Lub radios@radioskom.pl. Wybierz z nami najlepszy przebój wakacji 1999. Zagramy go na finał 3 września. Września finał wyborów przeboju lata 99, a dziś mamy 25 dzień sierpnia. Dla nas grupa Red Hot Chili Peppers. Wskazują 23 stopnie, barometry 1016 hektopaskali, 18.30, skrót wiadomości Anna Książę.
W Gorzowie powstanie pierwszy w województwie lubuskim ośrodek dla dzieci autystycznych. 2 września rozpoczną w nim pracę terapeuci z 5 dzieci. Siedziba ośrodka będzie znajdować się w budynku przychodni przy ulicy Jagiellończyka. Jutro o 13 rozpocznie się próba obciążeniowa nowego mostu. 28 wywrotek z piaskiem będzie jeździć, stać i zjeżdżać na jeden bok mostu. Pogranicznicy i policjanci na drogach dojazdowych do przejść granicznych sprawdzają, czy kierowcy m.in. przestrzegają zasad ruchu drogowego i są trzeźwi. Zwracają także uwagę na przewożonych cudzoziemców. Informacje dla kierowców sponsoruje salon meblowy Styl. Kuchnia Twoich marzeń tylko w salonie meblowym Styl. Jak informują kierowcy Stop Taxi 96 i 29, drogi w mieście są już przejezdne. Zamknięto odcinek Chwalęcice-Kłodawa. Rozpoczął się tam remont drogi i mostu. Obowiązuje objazd oznakowany. W Kłodawie zaczyna się na wysokości mostu, a w Chwalęcicach jadąc od strony Żwirowej na końcu tej miejscowości. Na drodze krajowej nr 129 w Dębnie trwa remont ulicy Kostrzyńskiej. Na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. A jutro po chłodnym i miejscami mglistym poranku w ciągu dnia będzie pogodnie. Okresowo pojawi się więcej chmur. Termometry rano wskażą od 10 do 7 stopni Celsjusza, maksymalnie w dzień od 21 do 24 stopni. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać, wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością od 2 do 5 metrów na sekundę. Za 21 minut minie godzina 19. Słuchacie Eski. Słynny koszykarz amerykański Magic Johnson po zakończeniu kariery próbował się jako gospodarz nocnego talk show. Lecz efekty tego były dość opłakane. Podobno producenci programu musieli zrezygnować z zaproszenia aktora Bena Afflecka, ponieważ były gwiazdą NBA nie mógł poprawnie wymówić tytułu jego filmu Armageddon. No cóż, czasem tak bywa, że ci, którzy są dobrzy w jednej rzeczy, a drugich zupełnie sobie nie radzą. Szkoda tylko, że akurat Magic Johnson nie radził sobie z mówieniem, ale być może potrafi porozumiewać się w jakiś inny sposób znacznie lepiej. Natomiast teraz ktoś, kto nie ma problemu z porozumiewaniem się, Andrzej Piaseczny i Kochać Masz. Słuchaliśmy zespołu, który nazywa się Banana Fishbones, czyli bananowe rybiości. To ości z takich ryb, które jedzą banany. Widzieliście kiedyś ryby, które jedzą banany? Nie? No to nie widzieliście jeszcze wszystkiego. Jest za 14 minut, 19. To sobota w środę, czyli powtórka gorącej 30 jest stopy. Zawsze w środę, zawsze od 19.10 do 21.00. Zawsze telefoniczne głosowanie, zawsze nagrody, zawsze Zbigniew Kroczek i Maciej Narożny. No tak nie zupełnie zawsze. Dziś to rada środa i wszystko się zgadza, ale Macieja dziś nie ma. Niemniej Estobis będzie. Minęła 19. Z Warszawy wyjechało 8 ciężarówek z pomocą humanitarną dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji. Polski podróżnik Marek Kamiński powrócił dziś z wyprawy przez australijską pustynię Gibsona. Już 4 kirgiskie wioski zajęli islamscy fundamentaliści, którzy w niedzielę wtargnęli do Kirgistanu z Tadżykistanu. Wiadomości Iza Dudkiewicz. Z Warszawy wyjechało 8 ciężarówek z pomocą humanitarną dla ofiar trzęsienia ziemi. Jest to drugi konwój z Polski zorganizowany przez Obronę Cywilną Kraju, Caritas Polska, PCK i Polską Akcję Humanitarną. Tiry wiozą m.in. sprzęt medyczny, koce, materace, ubrania, konserwy mięsne oraz 11 ton pasztetu drobiowego. Dary przekazał rząd i organizacje pozarządowe. Na jutro Ministerstwo Zdrowia oraz Caritas
Zapowiedziały również wysłanie rządowym samolotem do Turcji lekarstw wartych prawie 100 tysięcy złotych. Tym samym samolotem do Polski mają powrócić strażacy i górniczy ratownicy, którzy brali udział w poszukiwaniach osób przywalonych przez gruzę. Polski podróżnik Marek Kamiński powrócił dziś z wyprawy przez australijską pustynię Gibsona. Kamiński wraz z dwoma Holendrami przebył 800 kilometrów pustyni w półtora miesiąca. Na lotnisku Okęcie z podróżnikiem rozmawiał Tomek Ławnicki. Słynny ze wcześniejszych wypraw na bieguny Kamiński wrócił do Polski dumny ze swego nowego wyczynu. No było to pierwsze przejście tej pustyni na pieszo. Nikt przedtem tej pustyni nie przeszedł. Największą trudnością wędrówki były ostre trawy porastające pustynie. Są bardzo ostre trawy, które przecinają buty. Przeszkadzały też zmiany temperatur. W dzień było do 38 stopni, do 40 czasami. W nocy spadała temperatura do minus 5. Przez całą drogę Kamiński ciągnął za sobą wózek ważący 100 kg, a w ekwipunku było choćby pożywienie. Suszony makaron na śniadanie, czekolada, zupa, suszone owoce. W wyprawie miało wziąć udział 5 osób, dwoje jednak zrezygnowało. To wymagało dużej siły psychicznej, wyznał Kamiński. Prawdę mówiąc, mi też się wydawało, że ta wyprawa przez pustynię to będzie taki trochę spacer. Na koniec, po 46 dniach wędrówki, podróżnicy dotarli do wioski aborygenów. Osady Kintor, w której żyje 300 ludzi, 400 psów. Kamiński ocenia, że wyprawy na bieguny były nieco trudniejsze. Ponieważ ta pustynia jednak jest otoczona przez ludzi w jakimś sensie, otoczona przez cywilizację. Jednak to pewnie nie ostatni wyczyn podróżnika z Gdańska. Myślę o paru rzeczach, które można by zrobić w Arktyce albo na Antarktydzie. Ale na razie. Teraz będę chciał odpocząć po prostu i ostatnio się dużo wybierałem, więc już nie chciałbym się wybierać przez najbliższe parę dni. Wybieram się do domu po prostu. Z wyprawy na pustynię podróżnicy nakręcili film. Wyemituje go kanał National Geographic. Na Podkarpaciu bociany przygotowują się do odlotu do Afryki. To znak, że już nieubłaganie zbliża się jesień. Zimniejsze noce i krótsze dni to znak dla bocianów, że trzeba opuścić Europę. Na łąkach w okolicach przygranicznych miejscowości Medyka, Bolestraszyce czy Starzawy na Podkarpaciu od paru dni gwarno i huczno. Słychać wszędobylski klekot, zbierają się tutaj boczki na sejmiki. Jeszcze w tym tygodniu obiorą kurs na południe. Przez blisko 4 miesiące przelecą nad brzegiem Morza Czarnego, Cieśniną Bosfor i Morzem Śródziemnym do Afryki. Łącznie pokonają blisko 8 tysięcy kilometrów. Lecą całe rodziny, zarówno stare bociany, jak też kilkumiesięczne. A w tym roku bocianie przychówki były rekordowe. W gniazdach można było nawet doliczyć się 5 młodych. Najsłabsze pozostaną w Polsce i tylko dzięki pomocy ludzkiej będą mogły przetrwać zimę. A w przyszłym roku biało-czarne ptaki znów powrócą, ale już znacznie szybciej, lecąc na słupy i kominy, a na łąkach da się słyszeć klekot. Dla Wiadomości z Rzeszowa, Paweł Rak, Radio SK. Już 4 kirgijskie wioski zajęli islamscy fundamentaliści, którzy w niedzielę wtargnęli do Kirgistanu z Tadżykistanu. Oddział islamistów liczy około 400 ludzi. Zajęte wioski znajdują się około 450 km na południowy zachód od stolicy kraju Biszkeku. Minionej nocy dochodziło do wymiany ognia między siłami zbrojnymi Kirgistanu a rebeliantami, którzy przetrzymują około 100 zakładników. Wśród nich jest generał kirgijskiego MSW oraz 4 japońskich inżynierów górników. Nie wiadomo, gdzie są przetrzymywani zakładnicy. Sport, Grzegorz Chodkowski. Piłkarze Widzewa Łódź walczą z Fiorentino o prawo gry w Lidze Mistrzów. Po pierwszej połowie łodzianie niestety przegrywają z Włochami 0-1. Bramkę w 40 minucie gry zdobył Enrico Chiesa. Kolejne informacje z Łodzi przekażemy w serwisie o 20. Tymczasem już jutro Legia Warszawa i Lech Poznań będą walczyć na własnych boiskach w eliminacjach do Pucharu UEFA. O szansach naszych zespołów opowie Paweł Wójcik. Późnym wieczorem Legia Warszawa zmierzy się z macedońskim Wardarem Skopje. 2 tygodnie temu stołeczni piłkarze wygrali łatwo i wysoko 5-0. Wynik ten przesądził już chyba o tym, że legioniści powinni być spokojni o awans. Drużyna trenera Kubickiego przeżywa co prawda wyraźny kryzys formy, ale w tym pojedynku o innym wyniku niż wygrana nie może być mowy. Sporo problemów może mieć za to Lech Poznań. 2 tygodnie temu zespół z Wielkopolski przegrał na wyjeździe z Metalurksem Lipawa 2-3. Łotysze okazali się wymagającym rywalem, ale na stadionie przy ulicy Bułgarskiej Lechici, myśląc o awansie, muszą wygrać i to zdecydowanie. W tym sezonie wielkopolska drużyna jeszcze nie zwyciężała. Być może wzmocnieniem w tym meczu okaże powracający się po kontuzji Maciej Żurawski. Jeżeli Lechici nie zdołają awansować do pierwszej rundy Pucharu UEFA, czołowy napastnik naszej ligi przejdzie do Wisły Kraków, oby nastąpiło to jak najpóźniej.
Andrzej Rżany kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa na bokserskich mistrzostwach świata, które odbywają się w Houston. Polak walczący w wadze muszeń zapewnił sobie co najmniej brązowy medal, wygrywając na punkty 10-4 z Wenezuelczykiem Aleksandrem Espinozą. W walce o finał Rżany spotka się z Kazachem Bułatem Jumadiłowym. Nie powiodło się natomiast w wadze lekko półśredniej Mariuszowi Cendrowskiemu. Zawodnik Gwardii Warszawa przegrał małymi punktami 24-27 z Francuzem Willy Blaine'em. W dużych punktach był remis 4-4. W sporcie za godzinę będziemy mówić także o nieudanym występie naszych chociaży na Mistrzostwach Świata w Sewilli. I na koniec wiadomość z ostatniej chwili. W zaległym meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Polonia Warszawa wygrała z Ruchem Radzionków 4-1. Sześć minuty po godzinie 18. Dziś środa, 25 dzień sierpnia, 237 dzień roku. Do końca roku, a więc do roku 2000 pozostaje nam 128 dni. Dziś imieniny Patrycji, Józefa, Luizy i Ludwika. Wszystkiego najlepszego. Jak przewidują synoptycy, jutro po chłodnym i miejscami mglistym poranku w ciągu dnia pogodnie, okresowo więcej chmur, na termometrach minimalnie od 7 do 10, a maksymalnie od 21 do 24 stopni. Dziś do końca dnia i wieczorem w regionie jeszcze dość pogodnie, na termometrach do końca dnia od 22 do 24 stopni. A my słuchamy Beatlesów. Grupa The Beatles. Tygodnik Polityka opublikował dziś właśnie wyniki ankiety na najlepszych muzyków stulecia i wśród wykonawców zagranicznych Beatlesi zajęli pierwsze miejsce, wyprzedzając o prawie dwukrotną ilość głosów Rolling Stonesów. Jest 9,5 minuty po 19. Radio S zaprasza. Wielka europejska premiera. Trzech tenorów. Bogusław Morka, Adam Zdunkowski, Dariusz Stachura i najpiękniejszy sopran Grażyna Brodzińska. Lubuskie pożegnanie wieku z batutą i humorem. Już 29 sierpnia o godzinie 19.30 w Gorzowskim Amfiteatrze. Orkiestrą dyryguje Maciej Niesiołowski. Lubuskie pożegnanie wieku z batutą i humorem. 29 sierpnia w Amfiteatrze. Reklama piwa bezalkoholowego. 13 minut po godzinie 19. Witamy w kolejnym notowaniu Estop Bisu. Powtarzamy dziś notowanie 428 Estopu z ostatniej soboty, a mają przyjemność spotkać się z wami Zbigniew Frączy, który nasz program realizuje. Piotr Dominik, który odbiera wszystkie wasze telefony. 852-3102 kierunek do nas 061 i warto dzwonić i głosować, ponieważ czekają na was wspaniałe nagrody. A dziś w zastępstwie mówi do was Szymon Lewicki. Macieja chwilowo wśród nas nie ma, ale wszystko wskazuje na to, że niebawem powróci. A co na liście? Na liście jak zwykle 30 numerów plus 4 w poczekalni, 4 odpadki, 3 premiery. Do góry awansowało 13 numerów, spada natomiast też 13, w związku z tym jeden tylko zachował pozycję sprzed tygodnia. I na początek jak zwykle rozpoczynamy od poczekalni 428 notowania Estopu. Estop. Poczekalnia. Nowe nagranie grupy Pretenders nosi tytuł Popstar. Wielu artystów marzy o tym, żeby napisał dla nich Sting, ale Sting jak na razie pisze wyłącznie dla siebie i trzeba przyznać, że wychodzi mu to na zdrowie. Pierwsza premiera w zestawieniu na miejscu 30. Brand New Day. Tytułowy utwór z najnowszej płyty Stinga, która już pojawi się na rynku we wrześniu, a więc niebawem. Słuchajcie, Estobisa 852-3102, kierunek do nas 061. Wciąż czekamy na wasze głosy. Głosować można też w internecie www.radios.com.pl. Tam też znajdziecie wszystko na temat listy i możecie oddać swoje głosy bez względu na to, w którym miejscu się znajdujecie na naszej kuli ziemskiej. Słuchacie najlepszej listy przebojów w tej części świata. Oczywiście jest to 18 minut po godzinie 19. Radio S. Reklama.
Informacja Gorzów, słucham. Proszę pani, muszę natychmiast zamówić taksówkę. Zna pani jakąś szybką i tanią sieć taksówkową? Oczywiście. Polecam Mieszko Taxi, numer telefonu 720 0000. Mają najtańsze startowe, bo tylko 4 zł. Bezpłatny dojazd do klienta trwa maksimum 5 minut. Poza tym pełen luksus. Mieszko Taxi posiada tylko Mercedesy 124, a każdy wyposażony jest w telefon komórkowy. Jaki mają numer? 720 0000. Czy to solidna firma? Jak najbardziej. Poza tym zamawiając kurs pod numerem 720 0000 sponsoruje pan klub żużlowy Fergo. Świetnie! 720 0000. Zapisałem! W to mi graj! Lista przebojów Radia S. Piątek, godzina 18. 40 najpopularniejszych piosenek mijającego tygodnia. Konkursy, nagrody, pozdrowienia. 3 długie godziny pełne dobrej zabawy. Piątek, godzina 18. Lista przebojów Radia S. W to mi gra. Powracamy do zestawienia. Jesteśmy na miejscu 29, a więc kolejna premiera. Tym razem Enrique Iglesias. Krewny, nie wnuczek. I Bailamos. To najnowszy przebój tego pana właśnie. Na miejscu 29, przepraszam, druga premiera w tym zestawieniu i po krótkich penetracjach internetu doszliśmy do tego, że Enrique to jednak jest ojciec Julia. To bardzo długowieczna rodzina, jak słyszeliście, świetnie się facet trzyma. Enrique Iglesias, Bailamos, druga premiera w 428 notowaniu E-Stopu. A słuchacie, E-Stop Bisa, 8523102, kierunek do nas 061. Pod tym numerem telefonu wciąż czekamy na wasze głosy, a na miejscu 28 spadek 10 tygodni na liście Sixpence Non Richer i nagranie pod bardzo obiecującym tytułem Kiss Me. Grupa Sixpence Non Richer, 10 tydzień na liście z tym nagraniem i dziś spada z miejsca 22 na 28, a więc o 6 pozycji. Kolejne nagranie filmowe w naszym zestawieniu na miejscu 27 ze ścieżki dźwiękowej do filmu Tarzan w roli głównej Phil Collins, oczywiście muzycznie. You'll be in my heart. No na razie Phila Collinsa nie słyszymy. Słyszę, jak strasznie rzeczy mówi Zbigniew Frączek na temat tego, co tam się stało. Miejmy nadzieję jednak, że dojdzie jednak do porozumienia z naszym światłograjem. O, udało się. Chyba płytę odwrotnie włożył po prostu. To się zdarza w najlepszych rodzinach, kochani. Phil Collins, You'll Be In My Heart na 27. May my heart, Ivan Phil Collins, czwarty tydzień na liście z tym nagraniem. Dziś spada z miejsca 26 na 27. Zły konkurs lawiny. Niedziela po 21. Dzwonicie do złego konkursu Radia Lawina tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Musicie być świadomi tego, że dzwonicie do złego konkursu. Teraz kto? Kuba. Które pytanie? Mogę piąte wziąć? Pewnie. Znaleźć się w poważnych tarapatach. Podejrzewają cię o szpiegostwa. Podłączać cię do wykrywacz kłamstw. Twój ratunek, kłamać. Odpowiadasz po niemiecku. Wszystko jasne? Natürlich. Czy wieloryb jest rybą? Ja. Elvis Presley grał w pierwszym składzie kombi? Ja. Cytak to burak pastewny. Raz. Fajne. Do domu. Gorzowe termometry wskazują 21 stopni, barometry 1016 hektopaskali, wiadomości lokalne Anna Księżak. Drzewa przy gorzowskich drogach rosną za blisko jezdni. Przesłaniają również znaki drogowe. Jak nam się udało nieoficjalnie dowiedzieć, inspektorzy NIK-u mają zastrzeżenia do stanu bezpieczeństwa na gorzowskich drogach. W rozporządzeniu ministra transportu można przeczytać, że drzewa powinny stać 2,5 metra od krawędzi jezdni. Około 70% drzew w mieście nie spełnia tego wymogu. Jak wczoraj informowaliśmy, inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli sprawdzają stan bezpieczeństwa drogowego w mieście. Inspektorzy nie chcą potwierdzić naszych informacji, twierdząc, że o wynikach
wynikach kontroli będzie można mówić dopiero po ich zakończeniu. Wiceprezydent Tadeusz Jankowski, pytany przez Radio S o ewentualne rozwiązania, powiedział, że większość drzew w Gorzowie była sadzona w latach 70., gdy nie było wymogów dotyczących odległości od jezdni. Możliwe jest wycięcie tylko kilku z nich, ponieważ na większą wycinkę nie pozwoli konserwator przyrody. Wiceprezydent uważa, że powinny zostać podjęte działania, by poprawić bezpieczeństwo, zwłaszcza jeżeli chodzi o przycinkę zasłaniających znaki gałęzi. Jednak będzie to możliwe dopiero w przyszłym roku. Dokonamy przeglądu w mieście oznakowania i widoczności tego oznakowania w świetle korony drzewa i również będziemy musieli przewidzieć środki na to, żeby na wiosnę w tych miejscach likwidować tą uciążliwość dla kierowców. LGPP zaproponowało nam przygotowanie budżetu zadaniowego. Wyszczególnimy po prostu, ile drzew będziemy mogli wyciąć, ile będziemy mogli przyciąć i będzie w ten czas już dokładne rozeznanie potrzeb i jeżeli będzie coś wycięto, to będziemy wiedzieli, co nie zrobimy. Przypomnijmy, że spadające konary podczas wichur uszkodziły kilka samochodów. Według naszych informacji kontrolerzy NIK-u sprawdzają również, w jaki sposób miasto wydało pieniądze na remonty i inwestycje drogowe. Kontrola dotyczy również 20 milionów uzyskanych ze sprzedaży obligacji drogowych. Prawicowa opozycja kwestionuje sposób wydania tych pieniędzy. Unia Wolności i SLD dokonało inwestycji niepotrzebnych, twierdzą liderzy prawicy. Co na to wiceprezydent Jankowski? Przypuszczam, że tutaj kontrola wykaże nam ewentualne pomyłki. Albo potwierdzi opinię opozycji, albo nie. Ja nie mam w tej chwili rozeznania o wydatkowaniu tych środków. Ja mogę powiedzieć tylko o tym, gdzie uważam te środki, że na przykład zostały dobrze ulokowane, bo wystarczy wyjść przez Urząd Miejski i zobaczyć torowisko na Sikorskiego. Uważam, że to był celowy wybór i dobrze wykonany. Natomiast podaję przykład z Rondem Przembeka, gdzie bym się zastanawiał, czy tak duże pieniądze pakować, czy na przykład robienie ulicy Błotnej za prawie tam chyba 4 miliony złotych, powiedzmy, czy to był najkonieczniejszy wybór. Kontrola NIK-u powinna zakończyć się w ciągu kilkunastu najbliższych dni. Wtedy też poznamy szczegóły raportu. Policjanci z drugiego komisariatu zatrzymali dwóch nieletnich, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy zajmowali się okradaniem ludzi w kościołach, przychodni oraz szpitalu. 16 i 17-latek, obaj mieszkańcy w Gorzowa, w ciągu 2 miesięcy dokonali około 10 kradzieży w Białym Kościółku, kościołach przy ulicy Warszawskiej i Walczaka oraz przychodni przy ulicy Piłsudskiego i szpitalu przy ulicy Warszawskiej. Wykorzystywali oni to, że ich ofiary modliły się lub były zaaferowane wizytą u lekarzy, a także to, że ich obecność w tych miejscach nie wzbudzała zainteresowania i zabierali torebki oraz reklamówki, mówi sierżant Krzysztof Brzozowski z drugiego komisariatu Policji w Gorzowie. Plan działania tych sprawców był taki, że kradli oni przeważnie w kościołach. Osoby starsze pozostawiały tam torebki bez opieki. Oni to wykorzystywali i torebki zabierali. Następnie z tych torebek wyciągali pieniądze, a całe torebki wyrzucali. W czasie mszy, po mszy też ludzie starsi przychodzą się pomodlić. Torebki pozostawiają obok, nie są w ogóle tym torebkami zainteresowani, tylko po prostu modlą się. I w tym czasie wykorzystywali nieuwagę tych osób i po prostu kradli. Osoby, którym w ostatnim czasie w wymienionych miejscach skradziono pieniądze, proszone są o kontakt z drugim komisariatem policji przy ulicy Piłsudskiego. Mistrzostwa Europy w maratonie kajakowym. Gorzów, Santok, Gorzów. Od 3 do 5 września. Media Patronat, Radio SFM. Tomek Wachowski z filmu Obelix and Asterix kontra Caesar, film na ekranach naszych kin właśnie. I to trzecia premiera w tym tygodniu na miejscu 26. 852-3102, kierunek do nas 061 pod numerem telefonu. Czekamy na wasze głosy, a na miejscu 25 aż z 6 jest to największy spadek w tym tygodniu, grupa Texas Summer Sun. Here comes the summer sun. I grupa Texas dziś spada o 19 pozycji. Na miejscu 25 z 6 jest to największy spadek w tym tygodniu. Za 19 minut minie godzina 20. Czas dla naszego sponsora. Reklama. Jesteśmy spragnieni. O, wolne lato EB. Zetli wielkie EB do Krynicy Morskiej. Na hel. Do łeby, do międzywodzia. Połamy lof, siwa koło bzyk. O, czekamy na ciebie od 5 lipca do 21 sierpnia. Dokładne namiary znajdziesz na mapach. A mapy na plakatach. Udziała zawodnika, akcje po edukację. Upojnie lato EB. Reklama piła bezalkoholowego.
8523102 to nasz telefon, kierunek do nas 061, a na miejscu 24 awans, 29 Więcioczek Góry, 7 tydzień na liście. Grupa Pet Shop Boys ze swojej najnowszej płyty i nowe nagranie I Don't Know What You Want, But I Can't Give It Anymore. I don't know what you want, but I can't give it anymore. Taki tasiemcowy tytuł. Grupa Pet Shop Boys dała swojemu nowemu nagraniu i dziś awansują z miejsca 29 na 24. Na 23 dziewczyny z grupy TLC z 14, więc spadają z nagraniem No Scraps. 14 minut, godzina 20, na 22 kolejny awans, tym razem z miejsca 24, dwa oczka w górę, 7 tygodni na liście, pani Cher. A najnowsze nagranie tej pani nosi tytuł All or Nothing, czyli wszystko albo nic. Wciąż z tej ostatniej płyty Bully, 7 tydzień na liście i dziś awansu, dwie pozycje spada, natomiast na 21 z 15, a więc o 6 oczek po 17 tygodniach na liście Kasia Nosowska wraz z grupą Hej, a nagranie, o którym mowa, to 4 pory. Terwory i grupa Hej, 17 tydzień na liście dziś spada z miejsca 15 na 21. My wchodzimy do gorącej 20 i wchodzimy zakatarzeni, przynajmniej tak twierdzi Piżama Porno, która dziś na 27. Katarzyna ma katar. Spadek o 13 pozycji po 9 tygodniach na liście 8523102, kierunek do nas 061. Spotkał katar Katarzyny. Tak kiedyś pisał znany poeta i Piżama Porno zaczerpnęła pewnie trochę oddechu zakatarzonego. No i proszę, Katarzyna ma katar. 9 tygodni na liście dziś spada z 7 na 20. Na 19 natomiast wokalistka grupy Sixteen, Renata Nowkowska. Bywa, że się wrzyd toczyć tę grę. Czasami zbiera się na burzę. 6 tydzień na liście z nagraniem Renata Dąbkowska. Dziś z 16 spada na 19. 8523102, kierunek do nas 061. To nasz telefon, pod którym czekamy na wasze głosy. A na 18 awans 23. Gabriel Fleszar, Kroplądę. Minęła 20. Związkowcy z Komisji Trójstronnej krytykują wstępne założenie przyszłorocznego budżetu. Prawo pracy w supermarketach jest nagminnie łamane, twierdzi Państwowa Inspekcja Pracy. Władze na Kremlu milczą w sprawie rewelacji włoskiej prasy na temat korupcji w otoczeniu prezydenta Borysa Jelcyna. Wiadomości Iza Dudkiewicz. Związkowcy z Komisji Trójstronnej do spraw społeczno-gospodarczych krytykują wstępne założenia przyszłorocznego budżetu. Ich zdaniem nie zapewnią one odpowiedniego rozwoju gospodarczego kraju. W Ministerstwie Pracy odbyło się spotkanie komisji poświęcone omówieniu założeń przyszłorocznego budżetu i strategii finansów publicznych. Związkowcy byli niezadowoleni z faktu, że do tej pory nie omówiono przyszłorocznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Spotkanie w tej sprawie ma odbyć się dopiero jutro. Przedstawiciele związków zawodowych krytykowali głównie zbyt małe ich zdaniem nakłady na szkolnictwo. Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała 22 supermarkety w całej Polsce. We wszystkich kontrolerzy stwierdzili naruszenia prawa pracy i przepisów BHP. Do podjęcia pierwszej tak kompleksowej kontroli skłoniły inspekcje liczne skargi od byłych pracowników supermarketów. Kontrola wykazała, że pracownicy tego typu sklepów nie znają swoich praw i obowiązków, bo pracodawcy nie zadbali, by zapoznali się z regulaminem pracy. W rezultacie większość zatrudnionych pracuje po godzinach lub w dni wolne i nie otrzymuje za to dodatkowego wynagrodzenia ani urlopu. Władze na Kremlu milczą w sprawie rewelacji włoskiego dziennika Corriere della Sera. Dotyczą one korupcji w otoczeniu prezydenta Borysa Jelcyna. Według informacji włoskiej gazety, dwie córki Jelcyna i 23 osoby z otoczenia prezydenta są objęte śledztwem prokuratury szwajcarskiej w sprawie tajnych kont. Według włoskiego dziennika na liście tej znajdują się m.in. odpowiedzialny za finanse Kremla Paweł Borodin oraz były wicepremier Anatolij Czubajs i były szef ochrony prezydenta Aleksandr Korżakow.
Tajne konta, jakie posiadali, służyły według Corriere do prania brudnych pieniędzy. Amerykańskie FBI ujawniło w ubiegłym tygodniu, że rosyjska mafia dokonała największej na świecie operacji prania brudnych pieniędzy. Przekazała bowiem na tajne konta w bankach zagranicznych sumy, które mogą dochodzić do 10 miliardów dolarów. FBI nie łączyła jednak tych operacji wprost z nazwiskami wysokich funkcjonariuszy władz rosyjskich. Sport, Grzegorz Chodkowski. Widzew Łódź nie zagra w tegorocznej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Łodzianie przegrali w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacyjnej z Fiorentiną 0-2. Bramki dla Włochów zdobyli Enrico Chiesa i Sandro Kojs. Pojedynek w Łodzi obejrzało ponad 7 tysięcy widzów. W pierwszym spotkaniu Fiorentina wygrała 3-1 i tym samym awansowała do Champions League. Łodzianie na pocieszenie zagrają w pierwszej rundzie Pucharu UEFA. Szczegóły dzisiejszego pojedynku Widzew Fiorentina w sporcie za godzinę. W cieniu meczu w Łodzi piłkarze naszej ekstraklasy odrabiali ligowe zaległości. W spotkaniu drugiej kolejki Polonia Warszawa wygrała z Ruchem Radzionków 4-1. Po dwie bramki dla czarnych koszul zdobyli Tomasz Moskal i Emanuel Olisadebe. Honorowego gola dla Ruchu strzelił Robert Sierka. Nie udał się polskim chodziarzom występ na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Sewilli. Robert Korzeniowski i Tomasz Lipiec, którzy walczyli na morderczym dystanie 50 km, zostali zdyskwalifikowani. Sędziowie dopatrzyli się niedozwolonych elementów biegu w chodzie Polaków. Trzeci z naszych chodziarzy, Roman Magdziarczyk, był 20. Mistrzem świata w chodzie na 50 km został natomiast Rosjanin German Skurigin. Tymczasem pod znakiem zapytania stoją dalsze występy mistrzyni świata w biegu na 100 metrów Marion Jones. Amerykanka doznała kontuzji podczas półfinałowego biegu na 200 metrów i nie ukończyła tej konkurencji. A za około 10 minut rywalizację w pchnięciu kulą rozpocznie nasza reprezentantka Krystyna Danilczyk-Zabawska. Faworytką tej konkurencji jest Niemka Astrid Kumbernus. Kolejne informacje z lekkoatletycznych mistrzostw świata w Sewilli przekażemy w serwisie o 21.00.